Zaczynamy gospodarczą debatę miesiąca. Raz w miesiącu na portalu w Szczecinie.pl spotykamy się na takim właśnie oto wydarzeniu dyskusyjnym, gdzie rozmawiamy o bardzo istotnych wydarzeniach z punktu widzenia biznesu, gospodarki, ekonomii, a także, jak się dzisiaj przekonacie, spraw społecznych. Nasza debata odbywa się pod patronatem Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości. To właśnie w dużej mierze jeden z projektów PFP będzie dzisiaj dość szeroko omawiany. A rozmawiać będziemy o Funduszu Dostępności, a także o tym, w jaki sposób pod kątem infrastrukturalnym Fundusz Dostępności może zmieniać życie osób między innymi niepełnosprawnych. Mam zaszczyt przywitać naszych gości. Najpierw gości z obecnych z nami online. Pani dyrektor Małgorzata Paprota, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dzień dobry, witam serdecznie. Pan Mariusz Cytryński, prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Powiśle z Puław. Dzień dobry Państwu. A także tutaj ze mną lokalnie, naprzeciwko, w Szczecinie, Dariusz Mikołajczyk, Polska Fundacja Przedsiębiorczości. Dzień dobry. Zanim przejdziemy do konkretnie tematu Funduszu Dostępności, czym fundusz jest i kogo może wspierać, to chciałem zapytać Panią Dyrektor o sprawę dotyczącą właściwie punktu wyjściowego do naszej dzisiejszej dyskusji, czyli w jaki sposób takie inicjatywy, takie fundusze jak Fundusz Dostępności może wspierać aktywizację osób niepełnosprawnych, w tym ich powrót i obecność na rynku pracy. Szanowny Panie Rektorze, oczywiście ustawa, która była uchwalona 19 lipca 2019 o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, otworzyła bardzo szeroką pole do działania dla przeróżnych organizacji, instytucji publicznych, pracodawców, tak aby osoby z niepełnosprawnościami mogły podejmować przeróżne formy aktywności, być niezależne. Przede wszystkim Państwowemu Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zależy oczywiście na głównie rehabilitacji zawodowej i podejmowaniu zatrudnienia przez osoby z niepełnosprawnościami i zwiększenia tego zatrudnienia, ale również zależy na takiej aktywności społecznej, integracyjnej, integracji z innymi mieszkańcami, integracji społeczności lokalnej, gdzie te osoby mogą się realizować. Do tej pory mieliśmy ogromne problemy, aby osoby z niepełnosprawnościami, które mają przeróżne dysfunkcje, nie tylko narządu ruchu, ale przeróżne inne ograniczenia, miały problem z samodzielnością, z aktywnością, ze spełnianiem się zarówno społecznie, jak i zawodowo. Jeżeli chodzi o zatrudnienie osób niepełnosprawnych, to Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji zależy przede wszystkim na tym, aby to zatrudnienie ciągle wzrastało. W lutym tego roku została uchwalona strategia na rzecz osób z niepełnosprawnościami 2021-30, która to wyznacza kierunki aktywności zawodowej przede wszystkim dla osób z niepełnosprawnościami. Wskazuje ona, że do 2030 roku państwo polskie powinno wspierać te zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, aby wskaźnik, który w tej chwili jest na poziomie 28%, doszedł do 40% aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnościami. Dlatego ta ustawa jest bardzo ważna, aby tę dostępność zapewniać zarówno w środowisku pracy, w środowisku społecznym, w dostępie do rehabilitacji, placówek medycznych, służb publicznych i nie tylko, jak również jeżeli Pani pozwoli, to dopytam w kontekście właśnie naszego dzisiejszego tematu, jak często Pani spotykała się z takim problemem, że osoba niepełnosprawna nie była w stanie podjąć zatrudnienia ze względu na to, że jej sytuacja administracyjna, na przykład miejsce zamieszkania, w dużej mierze utrudniało jej możliwość aktywnego korzystania na przykład z warsztatów terapii zajęciowej albo konkretnie z przemieszczenia się do miejsca, w którym mogłaby podjąć zatrudnienie.
Te bariery cały czas są, jeżeli chodzi o dostępność, o transport, o wyjście z domu osób z niepełnosprawnościami. Te bariery ciągle mamy w naszym społeczeństwie, w naszym środowisku, ponieważ gdyby osoba chciała podjąć taką aktywność, to czasami wyjście z domu jest pewnym ograniczeniem. Mieszkając w małych środowiskach lokalnych, mówimy tutaj o środowiskach wiejskich, przede wszystkim te osoby mają ogromny problem z transportem publicznym, z transportem prywatnym, jak również z dowozem indywidualnym do tego typu placówek, jak również do zakładów pracy, gdzie myślę, że jako pracownicy by się na pewno na rynku pracy odnaleźli swobodnie. Sam dostęp jest wielkim ograniczeniem dla tych osób. I w tym momencie pojawia się wątek Funduszu Dostępności, który jest naszym głównym tematem podczas dzisiejszej rozmowy. Panie Dariuszu, pytanie do przedstawiciela Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości. Czym jest Fundusz Dostępności i w jakiej mierze on może spełniać oczekiwania osób niepełnosprawnych i osób, które mają pewne problemy w tym, żeby aktywizować się społecznie i zawodowo? Fundusz Dostępności jest instrumentem finansowym, który ma pozwolić na poprawę bądź zapewnienie dostępności do budynków w trzech kategoriach. Są to budynki mieszkaniowe, wielorodzinne, budynki tak zwanego zamieszkania zbiorowego, czyli hotele, internaty, hostele, schroniska oraz jeżeli chodzi o trzecią kategorię budynków, są to budynki użyteczności publicznej, ze szczególnym naciskiem na te, które służą dostarczaniu usług publicznych. Jako narzędzie finansowe pozwala na zniesienie bądź złagodzenie barier w dostępu do budynków dla osób z pewnymi ograniczeniami bądź też w rozumieniu przepisów ze specjalnymi potrzebami. Jedną z głównych grup, które zostały wymienione w przepisach, są właśnie osoby z niepełnosprawnościami. I tutaj nie mówimy o tylko i wyłącznie o takiej stereotypowej grupie osób, które mają dysfunkcję narządu ruchu, ale tutaj mówimy również i o osobach niewidomych, niedowidzących, głuchych czy też niedosłyszących. Natomiast trzeba wspomnieć też, że projekt służy również poprawie dostępności dla osób z dwóch pozostałych kategorii. Osób 60+, starzejemy się jako społeczeństwo, oraz osób w wieku do lat 6 z prawnymi opiekunami, czyli krótko mówiąc rodziny z małymi dziećmi. Co może powstać w ramach właśnie Funduszu Dostępności? Co może zostać dofinansowane przez Polską Fundację Przedsiębiorczości? Katalog kosztów, katalog przedsięwzięć inwestycyjnych jest w zasadzie, można powiedzieć, nieograniczony, bo opis kosztów, które mogą być w ramach tego funduszu poniesione, w pierwszym zdaniu zawiera takie stwierdzenie, że wszystkie koszty, które są niezbędne w celu poprawy bądź zapewnienia dostępności. Ale żeby konkretnymi przykładami się posłużyć, to takim najbardziej sztandarowym, bardzo często ten projekt jest nazywany projektem windowym, są właśnie dźwigi osobowe. Budowa bądź modernizacja dźwigów do obecnie istniejących standardów. Drugą kwestią jest to budowa wszelkiego rodzaju podjazdów, najazdów, tak aby mogły się poruszać osoby na wózkach albo z wózkami, czyli mówimy tutaj o wózkach dziecięcych. Kolejną kategorią dosyć ciekawą są podnośniki, które najczęściej funkcjonują na, nazwijmy to, na trasie poziom gruntu a parter. No i wiele, wiele innych znacznie drobniejszych rzeczy, takie jak chociażby wymiana domofonów na te, które są mogą być obsługiwane przez te trzy kategorie osób uprawnionych. Mówimy tu także o oznaczeniach na osiedlach, tak aby z dużej odległości możliwe było dostrzeżenie odpowiedniego adresu i tak naprawdę wiele, wiele innych. Panie prezesie, pytanie do pana Mariusza Cytryńskiego, prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej Powiśle. Tak rozmawialiśmy ostatnio telefonicznie i przez niektórych przedstawicieli Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości pan jest nazywany trochę ambasadorem Funduszu Dostępności ze względu na to, że rzeczywiście w państwa lokalnych mediach o inwestycji waszej spółdzielni mieszkaniowej bardzo dużo się mówiło i traktowane to była jako taka jedna z inwestycji no, trochę przełomowych w funkcjonowaniu tej spółdzielni. Co u państwa udało się zbudować i jak ważne z tego punktu widzenia społecznego to zadanie?
Bardzo dziękuję za tą opinię, ale myślę, że największa zasługa należy się i słowa pochwały należą się mieszkańcom. Proszę pamiętać o tym, że w mediach naszych publicznych pojawia się coraz więcej informacji właśnie dotyczących Funduszu Dostępności i ten przekaz dociera do szczególnie do osób, które właśnie mają jakieś ograniczenia, jeżeli chodzi o komunikację. Mieszkańcy konkretnego budynku zwrócili się do mnie, do nas, do spółdzielni z prośbą, czy moglibyśmy w ich budynku właśnie taką windę postawić, zrealizować takie przedsięwzięcie. Skontaktowaliśmy się, za co bardzo dziękuję, za pomoc i z Polską Fundacją Przedsiębiorczości i z PFRON-em w oddziału lubelski. Serdecznie pozdrawiam wszystkie osoby tam pracujące, ponieważ dla mnie to był pierwszy kontakt z PFRON-em i naprawdę osoby tam, panowie otoczyli nas wielką opieką. I co? No i udało się. Powiem tak, chyba apel z mojej strony. Zrobiliśmy to własnymi siłami, nie wynajmowaliśmy, nie podpisaliśmy umowy z żadną firmą zewnętrzną. Dzięki pomocy przedstawicielowi w Lublinie Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości oraz, no, tak jak wcześniej wspomniałem, instytucji PFRON, otrzymaliśmy dofinansowanie i bardzo korzystny kredyt na wybudowanie tego dźwigu. I tutaj chcę podkreślić, że rzeczywiście bez tej pomocy, po przeanalizowaniu wszystkich kosztów, jakie ponieśliśmy, koszt tej windy zamknęliśmy w kwotę ponad 300 tysięcy złotych. No, dla mieszkańców byłaby to kwota trudna do osiągnięcia. Proszę pamiętać o tym, że my zrealizowaliśmy to zadanie w budynku, w którym jest 5 kondygnacji i tak naprawdę 16 rodzin pokryło koszty związane z realizacją tego przedsięwzięcia. Chcę jeszcze dodać, że bardzo ważne są rozmowy z mieszkańcami, ponieważ pamiętajcie Państwo o tym, że dziś i teraz jesteśmy w konkretnym miejscu. To, o czym wspomniał Pan Dariusz wcześniej, że my jako społeczeństwo się starzejemy i wiele osób myśli w taki sposób, że nie potrzebujemy tego, ta winda nam jest niepotrzebna. No, są osoby, które sobie nie radzą, ale to, no, jest myślenie takie, że one powinny te problemy rozwiązywać we własnym zakresie. I tutaj takie słowo mi się nasuwa na myśl, solidarność, czyli to myślenie wspólne o tych potrzebach, że być może dzisiaj nie skorzystamy z dobrodziejstwa tego typu urządzenia, ale w przyszłości, oby nigdy ta chwila nie przyszła, obyśmy zawsze byli sprawni ruchowo, I nie mieli żadnych form niepełnosprawności, ale być może kiedyś przyjdzie taki moment, że będziemy musieli z tego skorzystać i właśnie nasza spółdzielnia taką windę zrealizowała. To pozwoli, to dopytam, bo Pana wypowiedź, a także wypowiedź Pana Dariusza są o tyle ciekawe, że sformułowanie fundusz windowy może brzmieć trochę pejoratywnie. No, fundusz windowy, czyli w sumie no, nic poważnego, ale z tego, co Pan mówi, wynika, że jeżeli w wysokim budynku nie ma windy, to osoby, które są niepełnosprawne albo które mają pewne utrudnienia, z tego budynku praktycznie nie mogą się wydostać. A więc nagle okazuje się, że coś, co dla wielu osób w społeczeństwie okaże się być czymś bardzo oczywistym, dla jednych będzie oknem na świat i możliwością sprawnego społecznego funkcjonowania. Dokładnie tak, to poruszył Pan wątek ten, o którym wspomniała wcześniej Pani Dyrektor. Właśnie i specyfika i charakter tego funduszu, że nie mówimy, w szczególności mówimy o osobach z niepełnosprawnościami, ale również pochylamy się nad problemem osób starszych, 60+, jak i również dbamy o te nasze mamy, które gdzieś tam te wózki muszą, no, wciągać na górę i ewentualnie zostawiają go na niższych kondygnacjach. To jest chyba, wydaje mi się, uniwersalność tego funduszu i myśmy właśnie dzięki tym odpowiednim wskaźnikom również z tego skorzystaliśmy, bo jakby, no, chyba to nie jest tajemnica, ale my pożyczkę, którą uzyskaliśmy z Banku Gospodarstwa Krajowego, poziom umorzenia w naszym przypadku to jest niespełna 30%. Właśnie dzięki tym różnym wskaźnikom udało nam się, no, uzyskać te prawie 30% umorzenia pożyczki. I chcę podkreślić jeszcze raz, że
naprawdę dzięki tej windzie ja się bardzo cieszyłem po zakończeniu tego zadania i nie będę ukrywał, że często tam oglądałem, jak to wygląda. Po prostu no, byłem w pobliżu budynku i patrzyłem, naprawdę wiele osób zjeżdża, czy z zakupami, czy starszych, rozmawiało ze mną, są naprawdę zadowolone, a były na początku opory. Bo proszę pamiętać o tym, że dla osób zamieszkujących taki budynek to jest wydatek rozłożony w czasie, ale jednak jest to znaczący wydatek. Ale po zrealizowaniu zadania wszyscy chwalą to rozwiązanie, że to był bardzo dobry pomysł i dobrze, że go zrealizowaliśmy. I powiem więcej. Proszę Państwa, my na dzień dzisiejszy, zadanie zostało zrealizowane no powiedzmy miesiąc temu, my na dzień dzisiejszy zbieramy już podpisy w dwóch następnych budynkach. To naprawdę działa. Pani dyrektor, jeżeli chodzi o takie rzeczy jak właśnie windy, podjazdy, domofony czy inne rzeczy wymieniane wcześniej przez panów, jakby pani oceniła poziom aktywizacji osób niepełnosprawnych i starszych dzięki właśnie temu, że infrastruktura w budynkach starszej generacji jest udoskonalana? Panie redaktorze, oczywiście to sama odpowiedź tutaj jest jednoznaczna. Aktywność takich osób na pewno będzie większa, na pewno wzrasta, na pewno zwiększa się samodzielność, niezależność i lepsze funkcjonowanie, więc to jest niepodważalny atut no, takich budynków, które przed 2002 rokiem zostały wybudowane i mówimy o tak zwanych więźniach trzeciego, czwartego, piątego piętra. Te osoby w tej chwili na przykładzie właśnie spółdzielni mieszkaniowej Powiśle już widzimy, jakie są efekty. Pan prezes mówi o tych niesamowitych zmianach, że będąc jakby tym pierwszym pionierem w naszym województwie lubelskim jako spółdzielnia mieszkaniowa. Za chwilę szykuję w nich kolejne wnioski, bo to jest dobry przykład dla mieszkańców, że niewielkim nakładem finansowym, obciążeniem własnym, ale przede wszystkim jakie to są efekty wymierne pozafinansowe. My mamy w tej chwili już kilka wniosków złożonych przez spółdzielnie mieszkaniowe z Lublina, które za chwilę też będą realizowały te zadania. Widzimy, jaki to jest efekt. Efekt potrzeby społecznej dla wszystkich mieszkańców. My dzisiaj spotykamy się w takim towarzystwie międzymiastowym, warto to podkreślić. My jesteśmy tutaj w Szczecinie, ale nasi goście są z innych regionów Polski. Wszystko dlatego, żeby pokazać, że Polska Fundacja Przedsiębiorczości po pierwsze działa ogólnopolsko, a po drugie Fundusz Dostępności jest projektem, który dysponuje pieniądze właściwie we wszystkich województwach, które po prostu zgłoszą pewien akces, zgłoszą pewien projekt i zapotrzebowanie na działanie. Tak, projekt pod nazwą, tutaj nie będzie zaskoczenia, Fundusz Dostępności realizowany przez Polską Fundację Przedsiębiorczości jest realizowany na terenie całego kraju, a więc we wszystkich województwach i na jego realizację instytucja posiada w tej chwili 30 milionów złotych, a docelowo będzie to kwota najprawdopodobniej 60 milionów złotych i z tego co w zasadzie można wyczytać no, w trendach, które w tej chwili występują, myślę, że będzie to fundusz dosyć często zasilany w kolejne środki, bo potrzeby są przeogromne, co widać doskonale po naszym dzisiejszym gościu, po spółdzielni Powiśle z Płocka. Przepraszam, z Puław. Z Puław. Tak. Panie Dariuszu, jeżeli chodzi o możliwości starania się o te środki, jak powinna wyglądać taka wzorowa aplikacja i ile trwa moment od momentu złożenia wniosku do momentu przybicia pieczątki i możliwości rozpoczęcia realizacji? No trudno tu mówić o tym, jak powinien wyglądać taki wniosek. On powinien być kompletny i prawidłowo wypełniony o ty wszystko. Natomiast to, co pan prezes tutaj podkreślał przed chwilą, pracownicy Polskiej Fundacji docierają do klientów, którzy mają prawo mieć kłopot z wypełnieniem tych dokumentów w sposób prawidłowy, bo przecież nie jest to ich chleb powszedni. Natomiast nasi pracownicy docierają, a jest ich 40, ponad 40 zlokalizowanych we wszystkich miastach wojewódzkich oraz w innych większych miastach w Polsce, które w tej chwili województwami nie są. Docierają do klientów, pomagają te dokumenty wypełniać. Ile trwa proces?
Bardzo, jedno z najtrudniejszych pytań, jakie może być zadane. Dlaczego? Dlatego, że podstawową funkcją tutaj jest tak na dobrą sprawę właśnie sprawność w przygotowaniu dokumentów. Mianowicie zdarzył nam się taki wniosek, który był w rozpatrywaniu blisko pół roku ze względu na złożoność rzeczowo-finansową, ale był też wniosek, który zamknął się od momentu złożenia do momentu pozytywnej decyzji i w zasadzie przygotowania umowy poniżej miesiąca. Ale też dochodzą do nas informacje, że takie wnioski mogą się nawet i przez rok procesować, choć na szczęście nie w PFP. Czy jest duże zainteresowanie Funduszem Dostępności? Czy zauważacie Państwo, że jest to strzelone w ten czas społeczny, kiedy rzeczywiście jest duże zapotrzebowanie na wspieranie czy to wspólnot mieszkaniowych, czy spółdzielni, czy innych podmiotów właśnie w zakresie ułatwiania dostępności dla osób, które mogą tych ułatwień potrzebować? Padło tu kilka pytań tak naprawdę, z których każde jest warte głębszej odpowiedzi. Pozwolę sobie tylko tak skrótowo odpowiedzieć, czy jest zainteresowanie. Tak, jest bardzo duże zainteresowanie, aczkolwiek trzeba powiedzieć jedną rzecz. Do końca ubiegłego roku Bank Gospodarstwa Krajowego realizował ten fundusz w tak zwanym modelu bezpośrednim, czyli sam udzielał pożyczek. Co zresztą widać w wypowiedzi chociażby pana prezesa, bo tam gdzieś między wierszami ten PGK się przecisnął. W tej chwili on jest realizowany w modelu mieszanym, także w modelu pośrednim, gdzie między innymi Polska Fundacja Przedsiębiorczości jest pośrednikiem finansowym, jedynym ogólnopolskim w tej chwili. Więc z jednej strony jest ta dostępność znacznie większa tych środków, z drugiej strony powoli zaczyna się robić coraz większa rozpoznawalność i trzeba powiedzieć, że wręcz z dnia na dzień, a takie komunikowanie jak dzisiaj istnienia tego funduszu znacznie sprzyja rozpowszechnianiu wiedzy. Coraz większe zainteresowanie jest. Wiem, że też się krzyżują wręcz pewne, no tak humorystycznie troszeczkę mówiąc, losy naszych potencjalnych inwestorów z naszymi istniejącymi inwestorami. Wiem, że pan prezes Cytryński też już był przepytywany przez potencjalnych inwestorów, bo gdzieś tam trafiła ta informacja, ktoś się kontaktował, a jak, a ile, a czemu tak fajnie i tak dalej. I teraz pytanie, jeżeli chodzi o tą drugą część wypowiedzi. Mógł pan przypomnieć, bo tutaj było tak złożone pytanie, że... Czy rośnie zainteresowanie? To była jedna sprawa, o której już powiedzieliśmy, a po drugie chciałem zapytać, czy właśnie to jest skala ogólnopolska i czy tych wniosków jest dużo z poszczególnych regionów, czy na przykład widzicie Państwo, że jest skumulowanie w jednym regionie, ale potem gdzieś to zaczyna orbitować dalej? Okej, oczywiście jest aktywność ogólnopolska, bo to widać, że aktywność, zainteresowanie jest w różnych rejonach rozłożone. Akurat dziś gościmy przedstawicieli województwa lubelskiego, bo tam jest ta aktywność bardzo wysoka. Dosyć szybko inwestorzy odkryli zalety tego instrumentu, ale możemy też powiedzieć, że południe Polski jest bardzo aktywne. W tej chwili Warszawa zaczyna być coraz bardziej aktywna. To jest kwestia docierania z informacją. Czasami to jest też kwestia przebicia się przez szum informacyjny z morzem informacji, które zalewają rynek. Szanowni Państwo, podsumowując powoli naszą rozmowę, zapytam naszych gości obecnych z nami przez łącza internetowe, czy efekt społeczny Funduszu Dostępności z Państwa punktu widzenia jest satysfakcjonujący i jakie macie jeszcze oczekiwania, jeżeli chodzi o dalszy rozwój i dalsze efekty tego projektu? Panie prezesie. Efekt jest fantastyczny. Mojego punktu widzenia, ale myślę, że moje zdanie tutaj jest najmniej ważne. Najważniejsze jest zdanie mieszkańców. Po rozmowach, które przeprowadziłem z mieszkańcami, naprawdę oceniają te możliwości, jakie powstały, to o czym wspomniał wcześniej pan Dariusz, bardzo dobrze i bardzo wysoko. I to, o czym wcześniej wspomniałem, że to jest efekt takiej kuli śnieżnej. Zaczęliśmy na samym początku i minęło dosłownie kilka dni, tygodni, pojawiły się następne pytania, mieliśmy już zebranie spółdzielni z mieszkańcami dwóch następnych budynków. Zbieramy odpowiednie podpisy, bo oczywiście są pewne procedury, musimy przejść. No i będziemy wnioskowali o następne środki. Ja ze swojej strony mocno trzymam kciuki, żeby tych środków było jak najwięcej. To, o czym tutaj wspominaliśmy, że w tej chwili jest 30 milionów złotych z szansą na 60 milionów złotych.
No, ja może nie prowadzę wielkiej spółdzielni, my mamy takich budynków, mamy 46. No, chciałbym jeszcze za swojej kadencji no, co najmniej połowę, a na pewno wszystkie wyposażyć w windy. Także bardzo, bardzo dziękuję. No, perspektywa jest rzeczywiście dość szeroka. Pani dyrektor, zdanie podsumowania. To ja chciałam tylko zaapelować, aby gminy, Towarzystwa Budownictwa Społecznego, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe zgłaszały się do nas o dofinansowanie właśnie do wind, do podjazdów, do platform przyschodowych, tak aby uzyskać te środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Ten nabór mamy cały czas ciągły. Kwota dofinansowania to jest do 165 tysięcy złotych dla danego zadania. Warunkiem tylko to jest, aby w danej klatce schodowej zamieszkiwały dwie osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu w stopniu znacznym. I wtedy te wnioski, gdy spółdzielnie do nas złożą w kooperatywie z oczywiście Polską Fundacją Przedsiębiorczości, tam jest też warunek właśnie pożyczki, możemy rozpatrywać i zachęcamy jak najwięcej tego typu, aby firm, gmin, spółdzielni mogły składać i ułatwiać funkcjonowanie społeczne, zawodowe osób z niepełnosprawnościami w środowisku lokalnym. Panie Dariuszu, jeszcze jedno pytanie. No, muszę pana zapytać o te sprawy związane ze Szczecinem. Tak. Czy tutaj u nas lokalnie, w mieście też jest duże zainteresowanie Funduszem Dostępności? Na tą chwilę nie nazwałbym tego dużym, ponieważ ono jest głównie deklaratywne. Dopiero w tej chwili został złożony jeden wniosek i on są w tej chwili na końcowej fazie rozpatrywania. Natomiast rzeczywiście są telefony z naszego regionu, są maile, zapytania. I mamy rzeczywiście grupę tak spółdzielni, jak i wspólnot, które są zainteresowane, potencjalnie zainteresowane aplikowaniem. Ostatnie więc zdanie. Gdzie więcej informacji? Do kiedy nasi widzowie mają czas, żeby uzupełnić swoje informacje o Funduszu Dostępności? Jak na razie fundusz jest przepraszam, aktywny do końca przyszłego roku. Do tej pory będzie trwał nabór wniosków, ale o ile na to pozwolą możliwości, zakładam, że będzie to kontynuowane w kolejnych latach. Są ku temu wszelkie znaki na niebie i ziemi, że tak będzie. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Nasi goście z województwa lubelskiego, Małgorzata Paprota, dyrektor w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dziękuję. Pan Mariusz Cytryński, prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Powiśle z Puław. Dziękuję, pozdrawiam pięknie. I ze mną tutaj w studiu w Szczecinie Dariusz Mikołajczyk, Polska Fundacja Przedsiębiorczości. Dziękuję bardzo, dobrego dnia. To była gospodarcza debata miesiąca Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości. Michał Kaczmarek, bardzo dziękuję za uwagę. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Poszło. Utopił je pan tymi pytaniami.